Nic nie jest takie, jak mi się wydaje. Nic nie jest takie, jak się. Znowu wracamy do tego, prawda? To, co czujecie, ja pamiętam, wiele lat temu przyszła do mnie kobieta, która miała brata alkoholika. Wyglądała, wiesz, miała spódnicę na spódnicy, fartuch czarny, chustę na głowie. To było z 15 lat temu. Pamiętam ją do dziś. I ona mówi do mnie, że brat ma dwa sklepy pod Zieloną Górą, ale pije, kładzie się, wstaje, pije, kładzie się, wstaje, pije. I matka prosiła, żebym do pani przyjechała, bo panią widziała w telewizji. Pomóż pani. Ja mówię, no dobra, pomogę. A ile ja płacę? Ja mówię, ja tak bardzo nie lubię ludzi uzależnionych naprawiać. Jakąś tam cenę zaporową walnęłam, mówię, bo w tych energiach bardzo ciężko być i nie wiadomo jaki efekt. A ona mówi, dobrze, bardzo proszę, podwinęła ten fartuch, wyjęła te pieniądze i położyła. I ja mnie to nauczyło innego patrzenia, że nie wierzyć szkiełku i oku. No i ona pojechała do domu, na drugi dzień zadzwoniła do mnie i mówi, moja mama całuje pani stopy. Mój brat się ubrał, ogolił. Jednego sklepu już nie uratuje, bo już tam rozkradły te sprzedawczynie wszystko, ale ten drugi uratuje. Bardzo pani dziękuję. A ja mówię, wie pani co, pani wiara uratowała go. Bo pani z absolutnym zaufaniem, bez dyskusji, jaką mam gwarancję, a czemu tyle, pani dała te pieniądze na ratowanie tego brata. No przecież więcej przepił niż ja tam wtedy tych pieniędzy chciałam, prawda? Ale to wszystko, co nas otacza, nakazuje nam wierzyć szkiełku i oku. O, idzie ładna pani, prawda? Ma suknię za 5 tysięcy. No to musi być fajna. Nie? Patrzcie inaczej. Nie wierzcie szkiełku i oku. No ja się, zobaczcie, jak się pomyliłam. Nie? Tak sobie pomyślałam, że biedna kobieta. No bardzo trudne energie ma i narkoman, i alkoholik. Zobaczcie, jak to jest. Jak my przyciągamy to wszystko, to kim jesteśmy i czym żeśmy wzrastali. Że jak jesteśmy w domu, gdzie jest ojciec alkoholik, brat, wujek, dziadek, jedziemy na dyskotekę, jest 2000 młodych mężczyzn, kogo przytargamy do domu? Tak. Alkoholika, prawda? I zrobimy to podświadomie. Przecież on nie ma napisane na czole, jestem Takie mamy alkoholikiem. wzorce. Takie mamy wzorce. Więc trzeba z tych wzorców wyjść. Wszystko możemy. A tak, bo wiesz, znasz na pewno to też jest chyba przypowieść, żaden fakt, kiedy jakiś dziennikarz postanowi przeprowadzić wywiad z synami strasznego pijaka i właściwie złodzieja i chyba mordercy. I jeden z nich był taki sam jak ojciec. Pił, kradł, włamywał się, a drugi był prawnikiem. I zapytał jednego, dlaczego taki jesteś? A ten mówi, wiesz, bo mój ojciec był taki. No jak mogę być inny, nie? I zapytał tego drugiego, dlaczego ty nie idziesz w ślady ojca? Dlaczego ty taki jesteś? A on mówi, no dlatego, że ojciec taki był i nie mogę taki być. Więc tak naprawdę to nasze postawy, nasze wnętrze mówi o tym, kim będziemy. Tak, ja pytałam mojej koleżanki, która jest psychoterapeutą, że ja tyle matce zawdzięczam, a ona mówi do mnie, dobra, dobra, ty się po prostu taka urodziłaś, bo no, nie możesz się nauczyć tego serca dla ludzi, że jak natrafiłam na twój kanał, zanim jeszcze Anię poznałam, to mówię, matko, on mówi do ludzi to, co ja, kocham was. Tak. I to tak mówisz, że ja wiem, że to jest prawda. Tak. Bo zobacz, nasi rodzice nam tego nie mówili. My tego rodzicom nie mówiliśmy. Ja pamiętam, przyszła do mnie kobieta zapłakana i mówi: Pani Dorotko, mój ojciec umarł, nigdy mi nie powiedział, że mnie kocha. Ja się razem z nią rozpłakałam, mówię: Mój też nigdy mi nie powiedział, że mnie kocha. I wyobraź sobie, przychodzi noc, śni się mi główna ulica w Zielonej Górze, mój ojciec, który mówi: Oczywiście, córeczko, że cię kocham. A na równe nogi wstałam wtedy. Ale chcę ci też powiedzieć, jak klątwa rodzinna działa. Bo napisałam to w drugiej książce, w pierwszej książce tego nie ma. Trafiła do mnie kobieta, której córkę kopnął koń. Ta córka, 15 lat, wylądowała w szpitalu nad morzem, w dużej miejscowości i była
półprzytomna, ogromna gorączka, lekarz nie wiedział, co zrobić i ona zadzwoniła do mnie, ratuj kobietom i tę córkę. Ja zaczęłam te swoje oczyszczania robić i przyszedł ordynator i mówi, proszę pani, pani córka leci do helikopterem do Centrum Zdrowia Dziecka, tam jest chirurg od dziecięcy, od trzustki, od wątroby i on niech ratuje to pani dziecko. I ona przyjechała, no nie mogła helikopterem, przyjechała samochodem do tego Centrum Zdrowia Dziecka i to dziecko było już na sali operacyjnej i ona zadzwoniła do mnie z tego korytarza tego Centrum Zdrowia i mówi do mnie, co ja mam teraz zrobić. A ja mówię, zaczęłyśmy rozmawiać i ja mówię do niej, w pani rodzie było morderstwo. Ona mówi, nic o tym nie wiem. Niech pani poczeka, zadzwonię do mamy. Zadzwoniła do mamy, zadzwoniła po 2 godzinach do mnie. Ja też akurat byłam w Warszawie. I ona mówi, proszę pani, mama moja mówi, że to jest prawda, co pani mówi. Ponieważ jej babka, czyli moja prababka, wyszła za mąż, za dziadka, zakochała się w innym facecie, umyślili zabić tego dziadka, zabili tego dziadka i ciało wrzucili do stajni pod nogi konia. I no wtedy policja, to inna policja, tak? Nie było, wiesz, tych śladów linii papilarnych DNA, więc zamknęli na 20 lat tego właściciela stajni. Wow. I zobacz, po 150 latach czy 200, dziewczyna kopie ją koń, tak? Mhm. Ja mówię, proszę pani, nie obchodzi mnie, jak pani to zrobi, na kolana i błagamy o wybaczenie tym, którzy byli ukrzywdzeni przez tą pani rodzinę, czyli przez ofiarę, przez jego rodzinę, ale też przez tego człowieka, który poszedł za darmo do więzienia. Mhm. I ona do mnie rano zadzwoniła i mówi tak, klęczałam do 4 rano. Proszę pani, to w Centrum Zdrowia Dziecka jest nic nadzwyczajnego, tam się różne rzeczy dzieją. Ale wyszedł do mnie chirurg i powiedział tak, pani to ma chyba chody w niebie. Mówi, ona nie miała prawa przeżyć transportu, ponieważ jak konią kopnął w ten brzuch, to opiłek podkowy przedarł się przez fałdy skórne, uderzył w trzustkę, otorbielił się i był milimetr od tętnicy. I wiadomo było, że żaden lekarz nie powie, jakikolwiek transport jest możliwy, bo przebije tętnicę i jest wylew i jest po dziecku, tak? A ona to przeżyła. Stan jest, no jaki stan, nie za wesoło po tak ciężkiej operacji, ale przeżyła. I mija tydzień, ta kobieta do mnie dzwoni i mówi, no już ona pojutrze wychodzi z tego szpitala i kłóci się z nauczycielami, że ona nie chce 2 miesiące, ma zawalone te 2 miesiące, że ona nie chce powtarzać roku, tylko mają ją dopuścić w sierpniu do egzaminów, ona chce zdawać. Ja mówię, to niech jej pani pozwoli. I tak się też stało. I tak się też stało. Zobacz, jak ważne są te rodowe rzeczy. Więc jak, wiesz, to kawał dobrej roboty, jak się ten ród oczyszcza, tak? Z tych wszystkich rzeczy trudnych. Trzeba być wdzięcznym też tym przodkom za to, że byli, że seks uprawiali, bo gdyby nie to, to by nas nie było, tak? No tak, no. Że chcieli. A wy tam do tych przodków swoich różne tam macie rzeczy. Zobaczcie, jak była bogata rodzina, to dzisiejszy współczesny człowiek, jak wywodzi się z tak bogatej rodziny, po nim nie widać, że on ma pieniądze, bo on je przyjmuje normalnie. On się nie zachowuje arogancko, źle, nie pokazuje tego, że jest bogaty, bo on zna energię pieniędzy. A mistrz zawsze mówił, bieda będzie zawsze przy was, będą zawsze przy was biedni ludzie. To wszystko, co było aktualne te 5 lat temu, 10, teraz się zmienia. Zygi, to wszystko teraz inny ma wymiar. Żyjemy w ciekawych czasach, powiem ci. Ja jestem bardzo zadowolony, jestem szczęśliwy, że żyję w takich czasach, bo wiesz, 40% mojego życia, 50% mojego życia to było poszukiwanie. Kim chcę być, kim ma być. I błądziłem, robiłem strasznie głupie rzeczy. To znaczy dziś patrzę na to inaczej, tak jak ty, nie? Że to wszystko było po coś, to wszystko było potrzebne. A dzisiaj czuję, że nasze życie jest misją.
Mówię o sobie, ale też o tobie, o wszystkich ludziach, którzy skupili się wokół kanału. Ja widzę tych ludzi jako piękne światła, istoty, które świecą. One czasami jeszcze mają z czymś tam problem, ale kto ich nie ma? Ja też mam takie problemy, takie dywagacje, w jakim kierunku, co mam zrobić. Czasami wiesz, czy mam to powiedzieć, czy nie powiedzieć. Każdy z nas to ma, ale idziemy. Zawsze te wybory. Zawsze wybory i to jest droga. To jest piękne. Sama droga jest, nie ma celu jakiegoś tam ostatecznego. Droga jest najpiękniejsza. Ale chciałbym cię zapytać w tym momencie o taką rzecz. Słuchaj, bo pojawia mi się obraz ciebie jako takiej bardzo ciepłej istoty, która pomaga ludziom i też pewnie zdobyła tą swoją wiedzę w jakiś tam sposób. Jak ty to zrobiłaś? Czy masz jakiś swój warsztat unikalny dla siebie? Czy też, nie wiem, chodziłaś na specjalne sesje, na szkolenia? Jak to się stało? Nie. Ja mam to pokoleniowo, tak? To raz. Dwa, pokonując swoje demony, swoje lęki, to z czym musiałam się borykać, mogę iść do ludzi i pokonywać te demony w nich. Czyli swoją energią, swoją myślą. Ja nie wiem, to wiesz, ja tak naprawdę nie wiem, kogo ja przywołuję. Jest przy mnie energia, która działa i uwalnia ludzi od tych wszystkich opętań demonicznych, odwiedzin, czy podczepień, czy duchów we władzy umysłu, bo to też jest bardzo groźne, bo ludzie są no, cały czas atakowani przez te siły zła. Ja zamykam oczy i to robię. Koniec, kropka. Ja nigdy nie byłam na żadnym kursie. Ja nie przeszłam żadnego szkolenia. Po prostu taka się urodziłam. Naprawdę nie wiem, jak ja to robię. Robię to i już. No, nauczyłam się tego drzewa. Opracowałam własną, nowatorską metodę. Chciałabym to opowiedzieć, jak mamy czas, bo zaraz powiesz, że nie mam. Tak, opowiedz. Właśnie to chciałem, dlatego te pytanie. Powiem ci tak. Coś oglądałam na YouTubie, a wiesz, jak nie zrobisz stop, to wchodzi ci coś nowego. Następnego. Tak. No i tam sobie coś weszło. Ja patrzę, ruskojęzyczny człowiek coś tam mówi i mnie zainspirowało to, bo było tłumaczenie. O czym on mówi? I on mówi tak, ja jestem chiromantą, więc czytam z dłoni i mój ojciec był bardzo przemocowy, był alkoholikiem i ja już wyprowadziłem się dawno temu z tego domu, założyłem swoją rodzinę, a w związku z tym, że ojciec był bardzo chory na nerki, pojechałem do domu rodzinnego odwiedzić rodziców. I kiedy przyszedłem do tego domu, mama mówi do mnie, idź z ojcem obierać ziemniaki do kuchni. No i poszliśmy. I jak obieraliśmy te ziemniaki, to ja popatrzyłam na jego dłonie i zobaczyłem, że on ma linię, która się pokazuje rok przed odejściem. Rok przed śmiercią. I ja się tak zdenerwowałem tym, tak wzruszyłem i pełno emocji we mnie było, że poszedłem do pokoju obok to jakoś sobie w tej głowie poukładać. I wróciłem do kuchni po chwili i powiedziałem do ojca tak. Zawsze cię kochałem, kocham cię i zawsze cię będę kochał. Nie zawsze byłem dobrym synem, odpuść mi i wybacz i ja tobie ojcze, odpuszczam i wybaczam wszystko. I pożegnałem się, wyjechałem z rodzinnego domu. Za dwa dni zadzwoniła mama i powiedziała, że ojciec wyzdrowiał z tych ciężko chorych nerek, a to, co wam opowiadam, miało miejsce 8 lat temu i mój ojciec cały czas żyje. Więc ja co zrobiłam? Wrzuciłam to do tego uzdrowienia rodu, kiedy mamy sobie wyobrażać tunele rodu ojca i rodu mamy, żeby jednak rozliczyć się z mamą i z tatą, bo dzięki nim jesteśmy na planecie, kim by nie byli, co by nam nie zrobili. I poszłam do swojej mamy. Moja mama po udarze nie mówiła i była na wózku. I no przyznam się wam, że to tak u mnie to jest, że mama jest w DPS-ie, ponieważ mnie non stop nie ma. Moja mama sama mieszkać nie może, bo by zaraz odeszła z tego świata i to był jedyny ratunek. Ja jestem 2-3 razy w tygodniu u niej, ale była na tym wózku. Ja poszłam tam
do tego DPS-u i powiedziałam całą tą regułkę, chociaż było mi bardzo ciężko to powiedzieć. Wszystko mi się w środku trzęsło. Jak tą regułkę matce powiedzieć? Powiedziałam jej, ona nie odpowiedziała, bo udarze, no nie wróciła mowa i uśmiechnęła się, banan na buzi. I na drugi dzień dzwoni do mnie opiekunka socjalna, pani Daria z tego DPS-u i mówi, pani Dorotko, siedzę w tym swoim pokoju, drzwi mam na korytarz otwarte, patrzę, pani Helenka przebiegła. Mówię, nie, no przecież niemożliwe, ona jest na wózku. Ale mówi, wstanę, zobaczę, kto to tam podobny do tej Helenki. Wyszłam na korytarz, pani Helenka. Ona z tego wózka wstała po tym wyznaniu mojej miłości. Tak? Jaka moc. I mój mąż powiedział, ja nie gorszy, ja idę do swojej. I poszedł. Ale chcę ci powiedzieć, że wielką krzywdą dla dzieci jest to, co robimy w okresie prenatalnym, kiedy jesteśmy w ciąży. Kiedy w tych czasach, kiedy ja byłam w ciąży, nie było tych badań prenatalnych. Nie było wiadomo, kto się urodzi, czy chłopiec, czy dziewczynka. Więc jeżeli 9 miesięcy kreujemy, że to dziewczynka, a w środku jest chłopiec, albo odwrotnie, to dziecko jest odrzucone. Albo są też dzieci te niechciane, kiedy nie chcieliśmy urodzić. Byliśmy zły na siebie, albo rodzina była zła, że jesteśmy w ciąży. To są tak zwane dzieci niechciane. Te dzieci odrzucone. Ja opracowałam metodę, jak ten okres prenatalny naprawić, ponieważ on tak bardzo rzutuje na całe nasze życie, że te dzieci odrzucone, to nawet w dacie urodzenia są, że one były odrzucone. Także zobaczcie, są na naszej drodze, jest pełno ludzi, którzy nam dadzą tą wędkę. Nie ma tak, że ktoś przyjdzie do mnie i latami ma chodzić i zostawiać pieniądze, żebym ja go uzdrawiała. Nie ma czegoś takiego. Przyjdą następne osoby, którym trzeba pomóc, a ty dostajesz wędkę, rób swoje. Ja zrobiłam różne rzeczy, ty zrobisz to, co ci powiem i idź do przodu, człowieku. I ratuj się. I na przykład po latach, jak ludzie dzwonią do mnie, Boże, co Pani mi pomogła, jak ja Pani błogosławię. No przecież urodziłam się po to, żeby to słyszeć. To są słowa klucze, to są słowa bramy, które otwierają się przede mną i ja po prostu jestem spełniona. Ja ta zakompleksiona, ruda dziewczynka, która kompletnie w siebie nie wierzyła, więc naprawdę wierzcie mi, ze wszystkiego można wyjść. Ze wszystkiego można wyjść. Tylko obudzić to serce w sobie, prawda? Dorotku, mówisz piękne słowa. Powiedz mi, czy ty dzisiaj jesteś dalej aktywna? Masz swoje sesje, seminaria, nie wiem, czy robisz warsztaty? Warsztaty? Tak. Robiłam sama warsztaty w różnych regionach Polski, w Zielonej Górze też, aż poznałam Anię. Okay. Głowacz. I Ania mówi, robimy warsztaty razem. I zaczęliśmy jeździć po Polsce i robić warsztaty dla ludzi. Zaczęliśmy, ja robię drzewo, Ania swoje rzeczy robi, robimy medytacje, ja mówię, jak okres prenatalny sobie uzdrowić, jak polepszyć sobie stan finansowy, relacje w rodzinie. Tak, tak. Ania, podzieliłyśmy się, że tak powiem. Ona ma swoją część, ja mam swoją część i zamierzamy odwiedzić większość dużych miast w Polsce, żeby ludziom pomóc. Możesz o tym opowiedzieć? Gdzie będziecie? Gdzie chcecie być? A teraz będziemy pod Częstochową, potem będziemy w Sobótce. Warsztaty w mojej Zielonej Górze, bo to moje miasto, nie ma gadania. Chcemy w Gdańsku, w Szczecinie, w Ciechocinku. Ciechocinek. No chciałabym ci opowiedzieć o Ciechocinku, ale ja już i tak zabrałam ci dużo czasu, Zygi. No. Słuchaj, nie ograniczajmy się, ale tylko cię dopytam, czy są jeszcze wolne miejsca, bo coś mi mówi, że chyba nie. Wolne miejsca są trochę w Zielonej Górze. Gdańsk jeszcze, żeśmy nie otworzyły listy, bo nie znamy terminu. W Ciechocinku już wiemy, że będziemy w lipcu. To takie centralne słuchaj, miejsce. To co z tym Ciechocinkiem, bo ja Ciechocinek znam, bo byłem tam dwa razy, kiedy z moim wujkiem płynąłem na statku Traugut właśnie gdzieś tam z południa Wisłą do Gdańska i odwiedziliśmy Ciechocinek, piękne miasteczko. Co z tym Ciechocinkiem? Piękne.
słuchaj, tężnie i w ogóle i tak dalej. Tak. My śmiejemy się z moim Waldkiem, że już jesteśmy w takim wieku, że jest tylko Ciechocinek. Ale jak to było z tym Ciechocinkiem? No nie ma przypadków. Jest Basia w Ciechocinku, która ma ogromny hotel i niestety 80 metrów od cmentarza, który już nie jest czynny. On w 1945 roku przestali tam chować, ale groby widać, tak, z okien hotelu. I ona na jakimś tam spotkaniu, konferencji zdrowotnej usłyszała o mnie. Bo ona mówiła, że tu się dzieją cuda, że ludzie nie chcą schodzić, pracownicy do spa pracować, bo im włosy dęba stają, zimno ich otula i oni się po prostu boją. I trzeba coś szefowa z tym robić, bo my nie będziemy pracować tam, bo my się po prostu boimy. Ale cuda się działy u niej niesamowite. Wyświetlało się 2 miesiące, że puste pokoje, okazało się, że 2 miesiące hotel pusty był. A na tych portalach, tam gdzie można znaleźć nocleg, że zajęte wszystkie pokoje. I 2 miesiące nie zarabiała. Cuda się takie działy. No i ona zawołała do fachowca, czyli do mnie. Okay. Od duchów, bo też gadam z duszami zmarłych. I Waldek nie lubi do nikogo jeździć. On mówi, rób w domu, nie jedziemy nigdzie. Ja nie lubię. No ale jakoś zdał się namówić, pojechaliśmy do tej basieńki, do tego hotelu. No i zobaczyłam ten cmentarz, mówię, już wiadomo o co chodzi. Rozbudowałaś, wlazłaś tu na ich teren. Tak, ona mnóstwo pokoi, słuchaj, ona nie miała mi zapłacić za podróż. Ja wie, nie szkodzi. Ja tu będę siedziała parę dni, będę robiła swoje i nie będę płaciła za hotel i za jedzenie i to będzie rozliczenie. I żeśmy się tak zaprzyjaźniły z tą Basią, bo ona no po prostu cudna kobieta. Cudna kobieta, która w ogóle nie wierzy w to, co robię, nie? Ona mówi, ja koło tego nie siedziałam, nie leżałam. Dorcia, co ty mówisz, to ja w ogóle nic nie wiem. Ale zaczęłam jej mówić, ona mówi, tak, to prawda, tak, to prawda. I no i po owocach ich poznacie, tak? Ona potem nie ma miejsca dla mnie, tak? Ja mówię, nie obchodzi mnie to, w domu będę u ciebie spała. Jadę do ciebie godzinka i koniec. I zrobiło się te dusze, poprosiło, żeby odpuściły, że ich tor drogi dałam, żeby obok tego hotelu byli. I jakoś zaczęło się tej basieńce układać. Powodzić. I tam robimy warsztaty u basieńki z Anią. Właśnie tam. W tych odcinku. Tak, właśnie u naszej basieńki, nie może być inaczej. Ona otworzyła się na mnie, no i posłuchała, ja nie wtrącam się, jak tam pokoje trzeba urządzić, tak? Ona mówi, ty się nie wtrącasz do mnie, to ja nie wtrącam rób, co uważasz. Tak, rób, żeby było dobrze. A Basia mówi, ja lubię takie ciepłe, bezpośrednie osoby jak ty. A poznałam tam Katarzynę Gertner, ty sobie wyobrażasz? O. No, i mówię tak do niej, bo ona od razu taka kontaktowa mówi, na ty przeszliśmy. Ona żoną tego aktora Mazurka, co grał Tomaszka w Nocach i Dniach. Tak. No to Waldek już od razu, Tomaszek, to już koniec. Przykleiło się amen, nie? I ja jej mówię, czy ja mogę dać ci, Kasiu, książkę swoją. Ona popatrzyła na tytuł, ty, ale ja słyszałam o tej książce, ja jej tak szukałam. Ja myślałam, że ja spadnę z krzesła, bo ona nie była w żadnej księgarni nigdy. Ona mówi, powiedz mi, czemu ja mam ten kręgosłup taki chory? Ja mówię, wiesz co, bo ciebie łamano kołem w innym wcieleniu. A ona mówi, kurde, ja mam dom z kołem młyńskim. I jeszcze koło wykopałam na posesji. I ja powiedziałam, co ma przeprosić, co ma przerobić. Zobacz, jak te wątki z tych wcieleń. One się przewijają cały czas. Tak, zobacz, moja prababcia była ruda, więc ja też musiałam być ruda. Miałam przerąbane, tak, bo wiesz, jedyna w szkole ruda. Ale tylko to, co to mogło ci pomóc i wzmocnić cię. Tylko to. Te upadki moje mnie tak wzmocniły, że naprawdę szkoła życia to najlepsza szkoła. Nie trzeba być na kursach. I teraz zobacz, jak się pootwierało. Jestem u ciebie. Tak? No ja się na intuicję wysłałam ci tą książkę, ponieważ tak wiele rzeczy, które mówiłeś, opisałam w książce. Mówię, mój człowiek. Z Jigi to po prostu mój człowiek. No, ja się cieszę.
gdzieś musieliśmy się spotkać po prostu. I mówię, Ania, tak, czy ja tak, mogę, czy to nie będzie... Dobrze powiedziałaś. Powiem ci, że ja mam taki projekt, ale on dopiero pączkuje. Robimy pewien eksperyment, bo muszę ci się do czegoś przyznać tu publicznie, że znalazły się trzy na razie gwiezdne ziarenka. Znaleźliśmy się. I wiemy, mamy taką misję, że trzeba znaleźć resztę tych ziaren. One są, na pewno. One tu pracują, robią dla dobra, dla światła, tylko że są zagubione. I zaczynamy się jednoczyć. Ten projekt na razie jest taki prywatny, ale jak wszystko przećwiczymy, to będziemy chcieli zapraszać innych. Mówię tajemniczo, ale nie chcę dobrze. Wyprzedzać pewnych rzeczy. Dorotko, fajnie mi się z tobą rozmawia, ale to nie koniec. Dziękuję. Nie, jeszcze cię chcę popytać. Nie, również. Dobrze. Ja już dużo wiem o twoim warsztacie, wiem jak to robisz, wiem, że masz swoje sesje, swoje spotkania z ludźmi. Powiedz mi, czy w twoim warsztacie to są sesje tylko indywidualne, czy też robisz sesje grupowe? I teraz o jasnowidzenie. Czy jasnowidzenie to jest dla ciebie rzecz intymna, czyli robisz to dla siebie albo dla innych istot, które są wokół ciebie i nie ujawniacie tego, czy też robisz sesje globalne, o tak powiem, na przykład jasnowidzenie przyszłości ludzkości i tak dalej. Jak to z tym jest? Odwołam się do mojego wywiadu z Aleksem, który się nazywa Jezus, Księżyc i Wnętrza Ziemi. Chciałabym, żebyś to odsłuchał. Nie widziałem tego. Mhm. To było 4 lata temu. Mhm. Czekaj, ja sobie zapiszę. Jezus, Księżyc i Wnętrza Ziemi. Okej. Okay. I Aleks mnie wpuścił w malinę, bo ja myślałam, że on przyjedzie ze mną mówić o tym, co robię, o drzewie genealogicznym. A on mnie posadził i powiedział, mów mi to. Mhm. Ja mówię, że ja nic nie wiem. On mówi, no to idź, zapytaj. Ja szłam do góry i pytałam. I robiłam oczy jak 5 złotych. Bo nigdy tego wcześniej nie robiłaś. Nie. I pamiętam, że on mówi, ta Rada Galaktyczna, gdzie się spotyka. Ja mówię, jaka Rada? No galaktyczna. Ja za głowę się łapałam. I mówię, słuchaj, ona się spotyka, niewidzialny statek dla ludzkiego oka, w przestrzeni, na żadnej planecie. I tam jest ta Rada. I oni, słuchaj, ale oni kogoś zmusili, jakiegoś zesłańca na Ziemię, żeby objawiła się prawda, że on ma teraz, ma być ujawnienie na Ziemi. To ponad 4 lata temu było. I on mówi, tak, ja o tym wiem, ale skąd ty to wiesz? Ja mówię, no kazałeś mi tam iść na górę i pytać. I mówiłam o rzeczach, o których nie miałam bladego pojęcia. I zaczęłam się zastanawiać, różne rzeczy robię dla tego kraju. Mhm. Tak? Wiesz, ja nie jestem czarownica. Ja jestem tylko wiedźma, więc ja muszę robić zgodnie, chcę, muszę złe słowo, robić z wolą zwierzchności. Mi nie wolno nikogo uzdrowić, ani nic zrobić, a pani zrobi, żeby on wrócił do mnie i mnie kochał. Nie umiem. To już jest magia dla mnie. Ja mogę uwolnić człowieka od magii. Tu nie ma naginania rzeczywistości do mojego widzimisię. Ja mogę tylko oczyścić przestrzeń. I ja to robię za zgodą tego świata duchowego. Zgadza się, że czasem dostaję w łeb. Że czasem te energie po prostu mnie tłuką. No, tak jak tu pisałaś w książce. Mhm. No tak. Ale pytam, czy mogę. I wtedy każdy z nas dokłada tą cegiełkę, żeby planetę ratować, żeby tak naprawdę ratować kosmos, bo przecież my jesteśmy kosmitami. No tak, my jesteśmy kosmitami, szukamy ich w kosmosie, a to właśnie my. A to my i myśmy obudzili to światło w kosmosie, które do nas przyszło, to myśmy zrobili. To nie światło obudziło nas, tylko odwrotnie. Bo jak słyszę tych wszystkich ludzi, że światło zeszło, nas obudziło, myśmy wysłali w przestrzeń informacje, tak jak, wiesz, latarnia morska, czy tak jak
No musisz coś zainicjować, żeby coś się zadziało, tak? Coś musisz pobudzić w przestrzeń, coś musisz dać z siebie. Jedna zapałka potrafi zapalić cały stos w stodole, nie? Jedna. I my jesteśmy tą cegiełką i my wszyscy budujemy nie tylko nasz dom, nasz kraj, kontynent, ziemię. My budujemy wszystko. Ratujemy przeszłość, teraźniejszość, przyszłość swoim postępowaniem, słowem, myślą, uczynkiem. Nie ma tak, jest ten film Biografia Chico Xaviera. Też o Chico Xavier był tym medium w naszym domu. Jest film o jego życiu. Obejrzyj to koniecznie. I on chciał pracować dla ludzi i mówi, spotkał się z tym swoim przewodnikiem duchowym i mówi, ja chcę pomagać ludziom. Chico się pisze CH, Chico, Xavier przez X. I co ja mam zrobić, żeby pomagać ludziom i współpracować z wami, z istotami światła? A ten przybysz z kosmosu mówi, trzy rzeczy. Po pierwsze, dyscyplina. Po drugie, dyscyplina. A po trzecie, dyscyplina. I trzeba być w tej dyscyplinie. Nie ma, że ja pierwszy milion ukradnę. Nie ma, że ja wierzę w Stwórcę, ale będę pił albo kradł. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, że komuś źle życzysz, zazdrościsz. To już są niskie uczucia. To już daleko nie popłyniesz. Trzeba być w tej dyscyplinie. To jest bardzo trudne. Wiesz, drzwi do Stwórcy są po kolanach, po kolcach i wąskie. Nie ma wymówek. Ale przejdziesz. Ktoś powie ci, co masz zrobić i przejdziesz. I spotykasz ludzi, którzy ci mówią to. I albo podniesiesz tą rękawicę i staniesz oko w oko tak naprawdę z samym sobą. No tak. Bo to jest spotkanie z sobą tylko i wyłącznie. I jak wybudujesz się na człowieka prawego, dobrego, szlachetnego, ale litość to zbrodnia, pamiętaj o tym. Nie wolno się litować. Matka moja to do mnie powiedziała 30 lat temu. Ja wiem, mamo, co ty mówisz? Trzeba litować się, pomagać. Nie, dziecko. I ja doświadczyłam na własnym grzbiecie, że nie wolno się litować. Jeżeli ktoś ma doświadczyć czegoś, to ma. Bo się podniesie, nie jest wdzięczny. A czy nie myślisz, że te dwie rzeczy, litość i pomoc, nie są tożsame? Że co innego, nie. Bo co innego, nie. Dać wędkę, pomóc, dać wędkę. I niech się ratuje, tak. A co innego tak. Litować się i dawać ochłap, bo ty się wtedy lepiej czujesz, a nie on. Tak, tak, tak. A on jakby nie zrozumie. Jeżeli on ma do przerobienia ulicę, to ma tam być. Oglądałam francuski film. Nie pamiętam niestety tytułu. Bardzo bogaty człowiek, miał kamienice, domy. Przejeżdżał przez Sekwanę, była zima i zobaczył pod mostem kloszardów, bezdomnych, którzy rozpalili ognisko i się tam grzali. I on mówi, no ja tego nie wytrzymam, żebyście tu marzli, ja mam kilka domów w Paryżu. Chodźcie, ulokuję was w tych swoich mieszkaniach, nie musicie płacić za wodę, prąd, gaz, za nic i wszystko Życie. Będziecie mieli do swojej dyspozycji. No i oni bardzo wdzięczni, bardzo mu dziękowali, przeszczęśliwi. Po roku zebrali się, co by tu zrobić, żeby mu się odwdzięczyć za to, co dla nich zrobił. I stwierdzili, że nie są w stanie w żaden sposób się odwdzięczyć i postanowili, że go zabiją i zrobili to. I zrobili to. I ta lekcja mi na wiele lat starczyła. I jeszcze jedną lekcję wzięłam. Ja nie jestem wychowana w religii katolickiej, tak? Ja wierzę w mistrza absolutnie i w Stwórcę absolutnie, ale sama sobie do tego doszłam. I zapomniałam. I zapomniałam, co miałam powiedzieć. Może tak trzeba było. Już wiem. Już mi się przypomniało, że przeczytałam sobie, bo bardzo dużo przyszło do mnie informacji o objawieniach w Fatimie. I ja przeczytałam książkę Łucji, która była tym dzieckiem. I ona opowiadała, że ludzie z tej wsi, z tej Fatimy, prosili o pomoc. Idź, zwróć się tam do Matuchny i powiedz im, że my chcemy tam, żeby naprawić nam życie. I ona to zrobiła i co Matuchna odpowiedziała? Bogusiowi pomagaj jutro, Krzysiowi za rok,
a Andrzej musi do końca życia żyć tak, jak żyje. Nic tu nie dam rady zrobić. Więc zobacz, to jest następna lekcja. Czy wierzymy w to, czy nie, ale to przesłanie było dla mnie wielką sprawą, bo ja zrozumiałam, ja się złościłam, jak ktoś miał trudną sytuację, przyszedł do mnie i nie chciał pomocy. Mhm. Dzieci, wiesz, po 40, samotne, bez dzieci, bez partnerów, proszę uzdrowić moje drzewo. Mówię, dobrze, kosztuje u mnie tyle i tyle. O nie, ja muszę zrobić kafelki na tarasie. Mhm. I ja się wtedy denerwowałam, że no co komu ważne, tak? Przecież bym no, wiele zrobiła dla swoich dzieci, bardzo, bo to miłość mojego życia, ale no nie można tutaj nic zrobić, bo tak, to z, no, wiesz, hierarchia wartości. No. Bardzo częsty błąd w naszych rodzinach, kiedy tak właściwie zabijamy w dzieciach tą możliwość wyboru, nie? Kiedy wszystko im przygotowujemy, podajemy na tacy. Parasol. Dajemy im miłość, taką głupią miłość, która zabija w nich możliwość rozwoju. To jest strasznie głupie, słuchajcie, kiedy właściwie czynicie swoje dzieci kalekami. One nie mają możliwości rozwoju, swojego rozwoju, bo wy zrobiliście wszystko za nich. Teraz się zwróciłem tutaj bezpośrednio do widzów, ale tak to czuję. Święte słowa, ale zobacz, lekcja jaka piękna, chociażby w podróży samolotem. Nie leciałam, nie siedziałam w samolocie, okay. ale wiem z opowiadań, że jak wchodzisz z dzieckiem do samolotu, to stewardesa mówi tak, jak w razie zagrożenia, proszę najpierw sobie nałożyć maskę, a potem dziecku. Tak. I to jest to, i to jest no klucz wszystkiego. Tak. Że silna matka, zdecydowana, odważna, wiedząca co chce, wyznaczające dziecku granice, bo dzieci wbrew pozorom nie lubią hulej dusza, piekła nie ma. Dzieci lubią dyscyplinę, normy, zasady, tak? To tak ma, o tej ma być. Lubią żyć w harmonii, prawda? I robimy błędy. Ja pamiętam taki film Mistrz amerykański, kiedy aktorzy i artyści spotykali się w szwajcarskiej miejscowości uzdrowiskowej. No, grano im tam, śpiewano, jak sanatorium. Okej, czy tam nie grał polski aktor Peszek? Wiesz co, nie pamiętam. Wiem, że ten Harvey Keitel grał. I grał i w tym filmie grał młody aktor, grał, który grał starego człowieka. I jest scena, kiedy ten młody aktor wchodzi do sklepu w tym miasteczku i dziewczynka tak 9-10 lat podchodzi do niego i mówi, ja pana oglądałam w filmie tym i tym, jak pan grał starego ojca, starego człowieka i pan mówił do syna, przepraszam cię synu, że nie umiałem cię wychować. Niech się pan nie martwi, nikt nie wie jak wychować swoje dziecko. Bardzo dużo w tym jest prawdy, tak, bardzo dużo w tym jest prawdy, że to jednak tak jest, że do każdego człowieka inaczej, ale jeżeli będziemy z sercem, to wiele zrobimy. Jeżeli będziemy, tak jak mówisz ty, nie litujemy się, sam. Zrób tak? To sam. Nie przypłyniesz tej rzeki sam. No, za ciebie nie przepłynę tej rzeki. Ty doświadczaj. Przecież powiesz dziecku, nie dotykaj pieca, bo jest gorące, to co zrobi? Natychmiast pójdzie dotknąć pieca. I dobrze, i się nauczy, że piec jest gorący. Nie przeżyjemy życia za dzieci. Popatrz, ile tematów, wątków żeśmy poruszyli, a zaczęliśmy od kija w mrowisko. No i włożyłaś kij w mrowisko całym tym dzisiejszym spotkaniem. Ja ci powiem, że bardzo się z tobą ciekawie rozmawia. Za nami jest godzina 25 minut. A miało być mniej. Rozmowy. Ale nie, słuchaj, ja mam pomysł. Powiem ci, jak skończymy nagranie. Chciałem cię jeszcze na zakończenie zapytać o taką rzecz. Co myślisz o dzisiejszym świecie? Czy ty, jako Dorota, ale jak chcesz powiedzieć, jako jasnowidz, to też czemu nie? Co myślisz o tej dzisiejszej sytuacji? Nic nie jest takie, jakim się wydaje, bezwzględnie tak. Zmieniamy układy sił w kosmosie, my ludzie. I wiele raz liczy na nas, a my sami ludzie też liczymy na siebie, że to dźwigniemy. Wiesz,
optymizm Ani jest zaraźliwy. Ona o tym mówi, że będzie dobrze. Nie mam w chwili zwątpienia. Przyjmuję wszystko, ja tyle przeszłam, że ja przyjmuję wszystko z absolutną akceptacją, to znaczy nie ma tak, że jest zgoda na to, żeby krzywdzić innych ludzi, krzywdzić mnie, bo nie, bo ja jestem jak lewica, ale mam ten spokój wewnętrzny i to poczucie, że historia się zakończy happy endem, jak w starym amerykańskim westernie. Ja bardzo wierzę w ludzkość, bo ja bardzo kocham ludzi. I tak, ja nie wiem, czy oglądałeś film Jupiter Intronizacja, że nie. Ona tam, no to jak tak? No nie. Już proszę mi lekcję. Lekcję proszę mi odrobić. To wyreżyserowały siostry Wachowskie od Matrixa, tak? Aha. Już teraz siostry. Bo oni zmienili płeć. Tak. Wachowscy. Ja ten film obejrzałam z 40 parę razy, mój Waldek mówi, że chyba z 60, ale tak to jest, że kosmos uczy się od nas, a my od kosmosu. I jak damy z siebie dużo, w sensie tego uczucia, wiesz, zło nie lubi miłości. Jest taki film List dla Króla, kiedy chłopak przemierza swoje państewko, swój kraj z listem dla króla. Spotyka dziewczynkę niewinną, wchodzą do tego króla, straż im zabrania, no bo co to, jakiś wieśniak idzie z listem dla króla. No ale król się zgadza, otwiera ten list i czyta, że syn, który siedzi po jego lewej stronie, jest zdrajcą, chce go zabić i chce przejąć tron. I on się pyta, ten król, synu, czy to prawda? Tak, to prawda. I robi się z niego ogromny demon, potwór. O. I wszyscy dworzanie i ministrowie pod ścianę ze strachu się trzęsą, płaczą. A ta dziewczynka, która stała z tym chłopcem, który dostarczył list, sercem w tego demona. I on rozpada się i mówi, przestań mnie torpedować tym sercem, bo ja tu tracę życie. Uspokój się, dziewczynko. I ona się tak na chwilę zatrwożyła i znów urósł. Więc ona znów tym sercem w niego. Mm-hmm. Prawda? Ja sobie tak myślę, wiesz, że gdyby Stwórca chciał, żeby ludzkości nie było, to by nas nie było. Kometa, jakaś asteroida wali w nas i nas nie ma. My mamy zrozumieć różne rzeczy, uratować kosmos, uratować planetę, uratować dobre imię Stwórcy też, tak? Mm-hmm. Bo ludzie się na niego obrażają. Tak. Jak obejrzysz, czy przeczytasz film Chata, czy przeczytasz książkę, to tam jest, że złożyczycie mi, Bóg mówi do człowieka, za te przedwczesne odejścia, za te śmierci w rodzinie. A ja tylko patrzę na was, ja nic nie mogę zrobić. Mm-hmm. I co mam wesprzeć, jak wy sami tego ze sobą nie robicie? Więc ja mu pokazałam, że ja stoję po jego stronie. Wszystkim, co czynię, wszystkim, co mówię, robię. I przyjmuję tak, jak jest. Mm-hmm. Z ogromną pokorą do niego, bo nie z pokorą do Stwórcy, do ludzi. Z pokorą do Stwórcy, nie z pokorą do ludzi, bo ludzie cię zjedzą, wiesz, jak to jest. Ja czytam twoje wpisy, to mi ręce z gaciami opadają. No. Wiesz, ja też myślę tak jak ty, że na koniec wszystko będzie dobrze. Tak. Że my jesteśmy w trakcie takiego wielkiego egzaminu. To jest nasz naprawdę życiowy egzamin. I nie myślę o naszym życiu, ale o życiu cywilizacji. To jest nasz egzamin. I czuję się zaszczycony, wiesz, że mogę brać w tym udział. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota, ja tobie przytulam cię do serducha za to, że jesteś, za to, co robisz. Zapraszam do Zielonej Góry. Za to, no, nie mówię nie. Być może, że kiedyś... U nas jest we wrześniu winobranie. Całe miasto pije. No, w tym roku mam tyle zaproszeń do Polski, ale nie pojadę, bo moja rodzina przyjeżdża tutaj do mnie, no i chcę ich ugościć. Ja chciałam ci bardzo podziękować również za możliwość spotkania z tobą. Z tak życzliwym dla ludzi człowiekiem. To rzadkość. Zobacz, kiedyś w dawnych czasach, jak człowiek był zły, to go piętnowano. O, ten jest zły. A teraz odwrotnie, jak jest człowiek dobry. O, on jest dobry. Skąd on się tu wziął? Piętnujemy dobry.
Tak. Mocno cię ściskam, życzę ci, abyś był w zdrowiu. Jeżeli będziesz miał ochotę porozmawiać, to jest to tak miłe spotkanie tak, z tobą. Tak, jakże mam w głowie plan, nie wiem, czy się do niego przypiszesz, dołączysz. Z mojego jasnowidzenia nic nie widzę. Jaki to plan? Bardzo dziękuję. Ja tobie również. Pozdrów żonę ode mnie serdecznie. Na pewno to zrobię, na pewno będzie oglądała, bo ona też jest Ruda dzisiaj. O, kocha Rudę. No proszę bardzo, jak mi miło. Chciałbym jeszcze do widzów powiedzieć dwa słowa, że chcę im podziękować za oglądanie tego filmu i napiszcie do nas, co sądzicie o naszej rozmowie, czy macie jakieś własne przemyślenia, a może się chcecie z czym zgodzić albo nie. Napiszcie. Tak, patentu na rację to my nie mamy. Tak? To jest nasz świat, nasze postrzeganie. Prawda? Piszcie albo w komentarzach, albo na maila, a ja Dorotce takiego maila wtedy prześlę. A mogę powiedzieć do ludzi tak jak ty? Powiedz. Kocham was. Zigi, kocham cię naprawdę. Ja też was kocham i kocham siebie. Trzymaj się, Dorota. Cześć. Pa.